Drodzy braciszka Państwie, drodzy siostry i bracia. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Te słowa z Apokalipsy. Słowa skierowane do anioła Kościoła w Laodycei. W jakiejś mierze streszczają tę scenę ewangelijną, o której przed chwilą słyszeliśmy. Przychodzi Chrystus do Jerycha i chce przynieść temu miastu oręcie zbawienia. I są ludzie, którzy są gotowi wybiec mu na spotkanie. Jak ten właśnie celnik, który wpierw wdrapał się na drzewo, żeby Jezusa zobaczyć, a potem, kiedy Chrystus powiedział mu, że będzie u niego, zaczyna robić rozrachunek ze swoim życiem. I zaczyna drogę sprawiedliwości. Przyszedł Chrystus swoją właśnie obecnością, doprowadził do przemiany i ona nastąpiła. Ale ten obraz odnosi się także do tego, co można by nazwać Kościołem otwartym, prawdziwie otwartym. Tam, gdzie przychodzi zbawcze orędzie Chrystusa, głoszone przez Kościół. I tam wszędzie, gdzie ma miejsce cud otwarcia się na Boże Słowo. To jest Kościół otwarty. Otwarty jest dzięki Bogu, który szuka człowieka w swojej nieskończonej miłości, miłosiernej. To od Boga możemy się uczyć właśnie tego, co znaczy obecność, która sprawia, że człowiek zaczyna zmieniać swoje życie. I ta obecność sprawia także, że ten człowiek dotychczas zagubiony, zamknięty w sobie, w swoim egoizmie, w swoich interesach, w swoich niesprawiedliwościach, staje się człowiekiem przenikniętym duchem Ewangelii. To jest Kościół otwarty. Mówię to z takim naciskiem, bo pragnę, zgodnie z pewnymi sugestiami zresztą, które zostały mi uczynione, podzielić się pewnymi refleksjami na temat Kościoła katolickiego w Polsce dzisiaj. I pragnę w tym momencie także odwołać się do niektórych stwierdzeń, jakie dane mi było uczynić podczas zebrania plenarnego konferencji Biskupatu Polski w czerwcu tego roku. Poproszono mnie o wystąpienie noszące tytuł Obecność Kościoła w życiu publicznym. Nie koncentrowałem się i nie chciałem się skupiać jedynie na pewnych ekscesach, które aż na to dobrze znam i o których tyle słyszymy. Chciałem dojść do uchwycenia pewnych mechanizmów, które dzisiaj w Polsce dominują, a przynajmniej chcą narzucić pewien styl myślenia i postępowania temu, jak Kościół katolicki w Polsce pragnie urzeczywistniać swoje posłannictwo. Pragnie urzeczywistniać to swoje posłannictwo, pamiętając o tych słowach, które słyszeliśmy także dzisiaj w pierwszym czytaniu z Apokalipsy, o Kościele Sardach, o biskupie Sardach, który jest ani gorący, ani zimny,
określonego przez to, co oni nazywają kompromisem ze światem. I co oni określają także kościołem otwartym. A co w gruncie rzeczy niewiele ma wspólnego z radykalizmem Chrystusowej Ewangelii. Jest jakaś specjalna zapewne. Jest jakieś odwrócenie pojęć, bo to Bóg jest otwarty. I Bóg przez to, że jest otwarty, jest szukający człowieka. I w imię tego otwarcia apostołowie wyszli z wieczernika, głosząc Ewangelię całemu stworzeniu. A dzisiaj chcę się Kościołowi otwartemu przyznać zupełnie inne cechy. Nie radykalizm, ale rozbicie prawdy. Zgodnie z tymi zasadami współczesnej filozofii o tak zwanym pensiero debole, słabej myśli, odrzucającej wszelkie jasne kontury między dobrym a złem, między prawdą a fałszem. Odrzuca się to, twierdząc, że współczesny rozwój świata, demokracja, z którą mamy aktualnie do czynienia, właśnie domaga się pensiero debole, słabej myśli, rozmytej. A że jeszcze na świecie nie ma pełnej tolerancji i pełnej jedności między ludźmi, to według zwolenników tej teorii wynika to z jednego, że są ciągle jeszcze fanatycy, którzy uważają, że posiadają prawdę obiektywną i którzy nie chcą zgodzić się na to, co chce dyktować wszystkim logika postępu. Ten tekst, który wygłosiłem w czerwcu na konferencji Biskupatu Polski, został opublikowany i znalazł się bardzo szybko w ogniu krytyki. Właśnie ze strony tych, którzy uważają się za przedstawicieli Kościoła Otwartego. Zarzucano mi, że w jakiejś mierze zdradziłem siebie, przecież filozof zajmujący się filozofią dialogu przede wszystkim, a tutaj ktoś, kto mówi takie prawdy o Kościele i o świecie. Jakby pisali to niektórzy znawcy tej filozofii. Jakby nie wiedzieli, że dialog autentyczny, prawdziwy może dokonywać się tylko w prawdzie, a nie w rozmyciu. W identyczności, a nie w braku twarzy. Zarzucano mi pesymizm w patrzeniu na sytuację Polski po 1989 roku. Polski, w której narzucono w jakiejś mierze propagandę sukcesu ostatnich 25 lat. Niewiele czasu trwało, było kilka, kilkanaście dni zaledwie, by taśmy prawdy pokazały, jaki jest stan naszego państwa. Niewiele trzeba było także, by pokazać, co znaczy konstytucja gwarantująca obywatelom RP wolność sumienia, kiedy ta wolność została tak brutalnie podeptana w sprawie profesora Hassana. Sama konstytucja gwarantuje Kościołowi katolickiemu, ale także wszystkim wyznaniom i związkom religijnym
naszej ojczyźnie wolność i poszanowanie. A oto wybuchła sprawa widowiska Golgota Piknik. Jeden z aktorów łódzkich, który nie chciał czytać tego, jak nazwał pan Kotru, został zwolniony z pracy. I mówi się, że jest wolność, że jest wspaniale, że mamy się cieszyć. I że tego rodzaju wypowiedzi jak moja burzą prawdziwy porządek i pozbawiają ludzi radości. A przecież chodzi tutaj o sprawy najbardziej fundamentalne, związane z tym, w jaki sposób Kościół stara się być strażnikiem Chrystusowej Ewangelii. Także w odniesieniu do tych najbardziej świętych spraw, jakie dotyczą ludzkiego życia. Zresztą sprawa profesora Hazana była integralnie z obroną ludzkiego życia związana. A chciałem zrobić widowisko wobec wszystkich, by pokazać, że nawet w jego klinice może być przeprowadzona aborcja. Depcze się wiele rzeczy. I robi się to w sposób cyniczny. Pamiętamy tę żenującą dyskusję w naszym parlamencie na kilka dni przed kanonizacją Jana Pawła II. No i potem uchwała, która była w gruncie rzeczy wychwyceniem pewnych elementów uchwały sejmowej z 2005 roku powstałej po śmierci Jana Pawła II. A ja widziałem na placu świętego Piotra w niedzielę kanonizacyjną wszystkich czołowych polityków naszego kraju, jak się cieszyli, jak przyjmowali gratulacje od innych głów państwa, państw obecnych na tej uroczystości. Jak kręczyli muskuły, odnosiło się wrażenie, że to dzięki nim papież był święty. Dwa dni wystarczyło, by we wtorek po tej niedzieli kanonizacyjnej podjąć w Sztejnie obrady nad konwencją, tak zwaną konwencją o przemocy, która w sobie zawiera wiele bardzo niebezpiecznych sformułowań. Chodzi o tradycyjny model rodziny. W tej konwencji jest bowiem mowa, że trzeba z tradycją zerwać. A przecież doskonale wiemy, co w kontekście Europy, a zwłaszcza naszego kraju, znaczy tradycja i tradycyjny model rodziny. Tradycyjny to znaczy chrześcijański. Wiem, jak ta konwencja co jakiś czas pojawia się w Sejmie i co jakiś czas z różnych powodów, z tych gier politycznych i taktyki politycznej jest odwlekana. Jak będzie po tych wyborach teraz, nie wiem. Być może wróci. I być może większość sejmowa, zgodnie z prawami arytmetyki, ostatecznie ratyfikuje ten dokument, który zapewne także, mimo może jest sprzeczny z konstytucją, zostanie podpisany przez prezydenta. Dzieje się to w kraju, który w ramach swojej konstytucji ma odniesienie do Boga. A dla ludzi niewierzących odniesienie do uniwersalnej wartości. Dzieje się to w kraju, w którym ustawa o oświacie ma także w preambule zapis o wartościach chrześcijańskich, jakie powinny przyświecać procesowi edukacji. A już w elementarzu wprowadza się
byliśmy z tej cieszy Polski. Pamiętamy to ogromne zmaganie i konfrontację. Ja byłem programowi kardynała Wyszyńskiego i episkopatu narzucił Komułka i PZP. Wydawałoby się, że kilka lat temu można było żyć, być może z łudzeniami, że 50 lat później, czyli teraz, w wolnej Polsce, będziemy mogli jako naród i jako państwo razem świętować to wydarzenie, które w sposób fundamentalny określiło dalsze dzieje naszego narodu i naszego państwa. Tymczasem można mieć wrażenie, że znajdujemy się w epoce nowej konfrontacji. Być może bardziej perfidnej, bardziej zamaskowanej, a przez to bardziej trafiającej do wielu ludzi, którzy jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, o jaką stawkę tu chodzi. A dodatkowo jeszcze to wielkie wydarzenie, które stoi przed nami w 2016 roku, Światowy Dzień Młodzieży. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda obecność młodzieży w życiu Kościoła. I zdajemy sobie sprawę, że nagłośniona interpretacja o tym, że to oni młodzi mogą decydować, czy chcą iść na religię łamane przez etykę albo na nic, w szkołach wybierają to nic i masowo wypisują się zajęcie religii w szkołach. Pytanie, do czego to doprowadzi? Pytanie, które sobie musimy postawić w sposób bardzo otwarty, nie udając, że nie ma problemu, bo jest, ale zdając sobie sprawę także z tego, jakie mechanizmy sprzyjają tego rodzaju decyzjom ludzi młodych, bo nie do końca możemy ich winić za ich wybory. Jeżeli są bloki lekcji religii, w postaci dwóch lekcji razem, umieszczonych czy to na początku zajęć danego dnia, czy na końcu, to zwłaszcza dla tych młodych przyjeżdżających z zewnątrz, to jest poważny problem, żeby dojechać na czas. I nie ma pokusa, żeby po już tam godzinach zajęć lekcyjnych wrócić wcześniej do domu. Ale bardzo mi to przypomina ten krótki okres, który pamiętam jako dziecko w szkole podstawowej po 1956 roku, kiedy religia wróciła do szkół i potem chyba w 1958 roku wprowadzono lekcje religii na początku lub w końcu zajęć danego dnia, a potem stwierdzono, że na to nie ma miejsca w szkole państwowej, która musi być przecież otwarta na postępową myśl gwarantującą szczęście ludzkości. Na tym tle jest wiele świateł będących przejawem żywotności Kościoła katolickiego w Polsce. Nie można wkładać w pesymizm, absolutnie nie. To raczej trzeba mieć odwagę nakreślić pewne problemy, by się z nimi zmierzyć. Ale właśnie ten realistyczny opis sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce każe dostrzec wiele wspaniałych inicjatyw, wiele właśnie takich świateł, które dają nam nadzieję. Jestem głęboko przekonany, że Civitas Christiana należy do tych bardzo jasnych świateł. Niezależnie od skomplikowanej swojej własnej historii z przeszłości. Właśnie
Wasze miejsce w kościele. Mówi o tym obecność właśnie asystentów kościelnych. I jak należy patrzeć na wartość ludzkiego życia? Jaką rolę przypisywać historii, bez której nie ma uczucia tożsamości? Jaką wagę przywiązywać do właściwej edukacji społeczeństwa polskiego? A przede wszystkim trwać przy Chrystusie, przy Jego Ewangelii, także przy Jego krzyżu, trwać na modlitwie. Ja się bardzo cieszę, że to spotkanie ma miejsce tutaj, w archidiecezji łódzkiej, w centrum Polski. 100 lat temu rozgrywała się tutaj, także tu w Koszelicach, jedna z najbardziej krwawych bitew całej dzieja świata. Bardziej krwawa niż Konferencja czy Podmarka. Dziennie ginęło ponad 7700 żołnierzy. Bitwa zupełnie zapomniana. A to dlatego, że uważano, że z tą wojną walczyli Rosjanie z Niemcami. Ale przecież w jednym i drugim wojsku było bardzo wielu Polaków, którzy strzelali do siebie. Po stronie niemieckiej cały korpus Polski zginęło w ciągu kilku zaledwie tygodni ponad 200 tysięcy ludzi. Ale przecież ta bitwa nie rozstrzygnięta w gruncie rzeczy. Bardzo krwawa. Sprawiła, że sławiliśmy naszych rozwiązków. Rodziła się Polska. Nie wolno nie pamiętać o tym krwawym zmaganiu, z którego rodziła się Polska. Polska także przez Polską obficie przelewano tutaj krew. I nie wolno zapominać, że właśnie dzisiaj, ten sam czas, tylko odległość około 250 kilometrów, to miejsce zmagało o pewien ideał, o pewną czystość, o Ewangelię przekładaną na codzienność. W postaci tej ofiary życia, którą dała z siebie i sobą prosta dziewczyna z Pontarlowa o imieniu Karolina. Dla mnie to jest jakieś symboliczne ukazanie owych zmagań. O Polskę sprzed 100 lat, ale zapewne przez całą naszą historię. Zmagań, gdzie jest walka, jest zmaganie jedynie militarne, czasem kończące się klęską nawet, i zmaganie o charakterze duchowym, wbrew wielkim tego świata. Póki jest zmaganie, Polska nie zginęła. Póki jest zmaganie, jest żywy Kościół na tej ziemi. Póki jest zmaganie, jest nadzieja. I o tym